Dziękuję, pani marszałek. Panie senatorze, w swojej poprzedniej wypowiedzi wspomniał pan już o to mniej więcej, o co chciałem zapytać, mianowicie o obszary chronione, różne formy, w tym i również kompleksy leśne. Czy tu się nie zmieni nic? Nie ma żadnej lokalizacji na tych obszarach elektrowni wiatrowych. Ale był obowiązek zachowania odległości od obszarów chronionych 10 ha. Czy na komisji była mowa o zmniejszaniu również odległości, tak jak w przypadku zabudowań do 5? 500 metrów, w ustawie jest zapis 500 metrów od obszarów chronionych plus raport. Czyli parki narodowe, rezerwaty, obszary Natura na 2000, ale plus raport oddziaływania na środowisko. Bo to też nie każdy to wie. Raport obszar Natura 2000 to jest obszar wyznaczany tam, gdzie są cenne gatunki przyrodnicze. Te gatunki mogą być bardzo różne. To mogą być rośliny i budowa turbiny wiatrowej nie ma żadnego wpływu na rośliny. Ale już jeżeli to będą nietoperze, ptaki i tak dalej, będzie miała gigantyczny wpływ. Więc to wszystko powinno być rozstrzygane w raporcie oddziaływania na środowisko i w takim wymiarze należałoby odpowiedniej odległości budować turbinę, ale w tym przypadku ustawa mówi wyraźnie, że na takich obszarach nie należy budować. Dziękuję bardzo. Pan senator.